Siemaneczko, witam wam, was. W niedzielę. Ja, słuchajcie, tak jak mówiłem, dokańczam dzisiaj tamten kawałek, który jest niezalany. Tylko przejdziemy się po tym, co jest zalane i zobaczymy, jak to wyszło. Czy gdzieś jakieś odchyły są duże, czy nie. Tu widzę, kret mi rozpizdziel zrobił, zobaczcie. Masakra, nie? Się rozkopał tutaj dziad. A włączony jest laser, dobra. Co my tu mamy? Gdzie my tu mamy? Poziom. Tu troszkę brakuje. No, z piąteczkę brakuje tutaj. To dołek jakiś lekki jest. Tu poziom. Troszkę brakuje. Ile? No, też z piątkę, może nawet trochę więcej. No ale lepiej, że są dołki, niż miałaby być jakaś górka, nie? Tak jest. Tu też jakiś delikatny luz. No coś tam pewnie to spadło. Przy tym jak ja robiłem to do lasera, to jak podeschło, to delikatnie miało prawo sobie to tu minimalnie sobie tam to wciągnąć. No tu trochę większy jest dołek taki. Ile tu będzie? Zobaczmy. No tu zdycha będzie. No tu będzie grubiej zaprawy szło. Tu minimalnie. No i tu na końcu mamy na zero praktycznie. No. Także tak to wygląda. Policzyłem, słuchajcie, ostatnio umieszałem betoniarek, to 79-80 sztuk. Nie, 79, bo 15 było tych 20-kilowych. No i dobra, i tu będziemy wysoko lecieć. Zabetonujemy też słupek graniczny, więc nikt go tu nie ruszy. Mam nadzieję, że ktoś go dobrze wkopał, żeby kiedyś się nie okazało, że gdzieś granica jest nie tam, gdzie trzeba. Ale myślę, że nie powinno być takich problemów. Mam wszystko przyszykowane już. Także, no co, zaczynam mieszać i lecimy z tym. 18 worków mam, 10 jeszcze dokupiłem, więc 18 worków wydaje mi się na pewno tu wystarczy, a chyba raczej mniej pójdzie i jeszcze zostanie coś na murowanie. No i jeśli chodzi o materiał tutaj na beton, no to wydaje mi się, że jeszcze też zostanie na to, żeby pozalewać później te gary betonem. No i te filarki też może, no zobaczymy jak to będzie. Co jest, kurde? No, wszystko działa, to można z tym lecieć. To je odpierdziela. Chyba, a może tu te... Nie, no siedzi. Przycisk się chyba spierdzieli. No, no to mamy. Nie mam żadnego worka na ten, na te papierowe. Nie wiem, czy się też dobrze ustawiłem. Wczoraj jeszcze miałem chwilę, jak wróciłem od sąsiadów i ten. I udało mi się ściągnąć na kupę to skarpówą, żeby dzisiaj było wygodniej robić i działać. Dojadę, myślę, takie 2 godzinki, mam nadzieję, i będzie temat załatwiony. Już widziałem w komentarzu, że Dawid napisał z Mazur, że ma dużą betoniarkę. Powiem wam, jakby taka była z 250 czy 300, albo jeszcze większe, takie te stare polskie, jak były te takie na korbę, co się kręciło cały ten, to kurde, powiem wam, koparką to moment by taki fundament zalał. Wiem, pewnie też wielu z was będzie pisać, że niedzielna praca w gówno się obraca. No inaczej nie mam wyjścia. Po robocie w tygodniu nie będzie mi się chciało, jak wracam tam koło tej w pół do czwartej, czwarta, no to jeszcze mi się bujać z betonem tak średnio, wydaje mi się. Dlatego dzisiaj wykorzystam sobie ten dzień po prostu, żeby to zrobić. Jeszcze po metalaka będę musiał chyba jechać, bo zostawiłem go tam, a
W sumie nie dzwonili, czy te, co z tym jest, tą resztą bloczków, co tam zrobić, więc chyba tego podsunę tam pod ten płotek i zabiorę chyba, tak mi się wydaje. Albo tam zostawię, no nie wiem, sam jeszcze przemyślę to. Jeszcze, o kurde, pierwszy żabki mi wyszedł. A w sumie nie wyszło tak źle. No trochę może. Może trochę. Te wiadra sobie postawiłem tak pod nogami w sumie. I za rzadki materiał, ale dobra. Następny się już poprawię. Jadę to wylać. Nie wiem, czy zacząć tam od końca, czy jak, tylko że tu takie rzadkie, żeby tego nie wypieprzyć. Gdzieś na podjazd, bo byłaby lipa niezła. No, jeszcze ze 20. 30 takich i będzie fajran. To lecę, działam i będę się odzywał. A może ty mi będziesz sypać, Asiula? Ty mi będziesz sypać może? No koparką do betoniary, będzie szybciej. No dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery. To 3,5 worka poszło. Pasty się tu znalazły, kurde. Trzy i pół, dobrze mówię, teraz będzie czwarty worek, tak jest. O kurde. Ciężko po tych wertepach się tu jeździ. Małżonka mnie wspomaga trochę i zalewa mi wodę. I tam sprawdzałem sobie już tak wstępnie poziom, jeszcze mi brakuje, więc teraz już zaleję tą i końcówkę będę ją chyba wyprowadzoną. Będzie można wyprowadzić już to ten poziom tam. To robić i spadać, jeszcze skorzystać trochę z dnia, kurde, bo dzisiaj naprawdę pięknie jest, powiem wam, normalnie lato. Lato już jesienią, można powiedzieć, bo mamy już kalendarzową jesień, a naprawdę nie czuć tego na razie. Dobra, tutaj damy tak. Tu trzeba rozciągnąć i chyba już złapiemy poziom. Tu trochę dalej jest ta ława, tam naprawdę kopnąłem trochę dalej, bo ona będzie się zaczynać filarek gdzieś tutaj, ten cały murek. No ale to na pewno nie zaszkodzi. Jak tam trochę szerzej będzie. Dobra, klepnę to. No i co, od jutra wracam na to płytowanie. Chyba jeszcze, nie, chyba że coś innego tam będzie, zobaczymy. Jak coś może każdego dnia po trochu coś tam nagram i
Będę mógł coś pokazać. Wezmę kamerę ze sobą, jeśli by się okazało, że coś będzie warte pokazania, to wam pokażę to. Może jakiś tam jeden filmik w środku tygodnia zobaczymy, czy się uda. No chyba, że nuda będzie. Jeszcze w dół, no i tak by było. Tak by chyba to było. Tak jest. To poziom osiągnięty został. No i teraz pozostaje nam tylko lecieć dalej. 7,5. Co ja gadam? 7,5. 7 miksów mam tutaj. No to powiedzmy, że kolejne 7, kolejne 8. No 3 razy tyle jeszcze może będę gdzieś blisko celu. No i ja na końcu beczce, można powiedzieć. Jeszcze nie wiem, ze 3 może taczki. A może 4. No nie wiem, ale na końcówce w każdym razie. Wziąłem tu kawałek styropianu, sobie wrzuciłem. Z tego powodu, żeby tu sobie nie blokować za bardzo, bo prawdopodobnie tu będzie szło obrzeże. I już widzę, że tam też będzie mi przeszkadzać, kurde. No właśnie, muszę to, kurde, wydobyć stamtąd jeszcze, powiem wam. Tu kawałek tej rzuciłem, żeby mi nie wystawało, ale tutaj ten styropian musi iść do końca. Myślałem, że tam, żeby to zasłonić, a tam, że tego XPS-a zużyję, a to muszę wziąć i odsunąć jeszcze, bo kurde, tutaj jeśli to zostawię, tak jak pisaliście właśnie, że dobry patent, żeby tu można było sobie śmietnik wystawiać, żeby nie stało to przed bramą. Jest to dobry pomysł. Jak ja tu zaleję tutaj, to później tu obrzeża nie wstawię. Więc muszę tu odkopać, trzeba było szybciej pomyśleć, kurde. O, teraz przesunę ten styropian do końca, to jakieś obrzeże wejdzie. No bo to mi pękło, więc i tak to będę musiał. To i tak z tych starych robiłem jakiś chyba tutaj, to te pękło, więc wymienię sobie na te prawdopodobnie. No a tu jeszcze nie wiem, jak to będzie dokładnie na połączeniu jednej kostki z drugą. To się pomyśli jeszcze, ale dobra, tak to musi tu być. I chyba tu będę musiał łamać to na pół i też jakoś tu przyblokować. No tu liny będzie wystarczająco. Jeszcze będę miał za mało betonu. Dobra, to wrzucę sobie tu jeszcze kawałek, wtedy to się tu umieści. I tak zaleję, żeby później nie było z tym problemu. Trochę to oddzielić. No, tu jeszcze jest dwie, tam mam 2, 3. Nie, mam cały worek, czyli na 2 miksy i trzeciego już. Trzeci się już bełta w betoniarce. Więc będzie w sam raz. Dobra, to idę mieszać. No i zaraz będzie fajrancik, tylko posprzątać, poogarniać. Jeszcze muszę dzisiaj się spakować też do roboty. W sensie jakieś narzędzia wziąć. No i rano strzała. Ok, wygląda na to, że ostatni mam miks umieszany. Pewien nie jestem, ale tak mi się wydaje, że to już powinno wystarczyć. Chyba, że się mylę, musiałbym tego XPS-a zaraz tu jakoś wcisnąć. Mogę na... jeszcze to przyłamać. No i tak będzie wystarczająco i tak. Jak coś, to się to... wyciągnie, jak tu będę rzeźbił z tym. I tak będę musiał do obrzeża powyciągać i tak to się ogarnie. Dobra, to rzucamy ten ostatni, mam nadzieję. W ogóle mi tu się musiało siąść. Kurde, braknie. A nie, nie braknie, bo tu musi być i tak niżej pod kostkę, więc może od bidy wyda. Gdzie mam tą łopatę? Tutaj. Może od bidy coś tam wyda, kurde. A może nie? Chyba nie. Siemano. Tego bloczka tu muszę, kurde, wrzucić. To na pewno. Gdzie to miałem zaznaczone w ogóle? Gdzieś to tutaj było, nie?
Tak jest, tutaj zaraz za tym. Bloczka w żółce, nie chcę mi się pełtać kolejnego, tylko dla takiej małej ilości. Trochę słabo, nie? Jutro jak przyjadę na fajrant, to wyciągnę. Tak to by musiało być, inaczej nie będzie. No braknie, jak nie wiem co, ja pierdzielę. To będę musiał umieszać jeszcze. A to dosłownie trochę. No zobaczymy, tutaj się wyrówna. No i tak chyba tu będzie za nisko jeszcze. No robię takiego małego, no bo co? Nie ma wyjścia chyba. No tu jest ok w sumie. No to dobra, idę domieszam trochę. Jeszcze tam ze łopatę tu trochę też mam jeszcze, ale to za mało będzie. Jakbym stąd to podgarnął, może gdzieś się uzbiera. Musiałbym tu czymś tu przyblokować to. O! Teraz słuchajcie, od bidy coś zrobimy tutaj. Tylko muszę poobkładać to, bo zaraz będzie mi tu wyłazić na tego bloczka. W sumie ja go dzisiaj już wieczorem wyjmę. Nie będę czekał z tym, powiem wam, bo jutro po na fajrans to raczej już bym go stąd nie wyjął chyba. Starczy czy nie starczy, to jest pytanie. Resztka. Trochę będzie brakować, to też się nic nie stanie. Zaprawię się da więcej. To trzeba teraz było podrównać. No i dobra, sprawdzimy teraz ile nam brakuje. Tu jest ok. Tutaj też. No i tu brakuje mi z piątkę. Z 5 mm, czy może 10. Mógłbym stąd jeszcze podrzucić, ale to już tak naprawdę nie gra większej roli, bo z tym zaprawą będzie można w razie co to uzupełnić i tyle. Także starczyło. To co, ja będę zakończał. Idę sprzątać. No wszystko git mam zakończone. Już. Przylane chyba nic nie jest za dużo, nic za mało. No z troszkę może brakuje, ale nie będę dla tych 5 mm mieszał już. Jest. Jest. Jest, dobra. No to co? To było na tyle, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Ja się zawijam. Także do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, co tam będę działał i... no i w sumie tyle. Także pozdrawiam. Do następnego. Cześć.